przyrodni kapłani, osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Dzisiejszy dzień świętego Triduum Paschalnego był dniem wielkiego milczenia. Trwaliśmy na modlitwie i adoracji przy Bożym Grobie. Rozpoczynając liturgię Wigilii Paschalnej, przerwaliśmy to milczenie i znów przychodzimy do Kościoła, by świętować radość zmartwychwstania, radość Paschy. Przejście Chrystusa od śmierci do życia dokonało się w nocy z soboty na niedzielę. Pierwsi świadkowie zmartwychwstałego, których przedstawia nam Ewangelia, to kobiety galilejskie: Maria z Magdalny, Piotr i Jan, Łukasz i Kleofas. To oni dają pierwsze świadectwo o pustym grobie. Czynią to w niedzielny poranek. My również, jak oni, pójdziemy jutro w procesji rezurekcyjnej, aby dać świadectwo, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. A my jesteśmy tego świadkami. Zanim jednak to nastąpi, potrzeba nam przeżyć dzisiejszy wieczór, który jest wieczorem Wielkiej Paschy. Przypominają nam o tym teksty Słowa Bożego. Przypomina nam również bardzo bogata w symbole liturgia. Najstarsza i pierwsza księga Pisma Świętego odwołuje się do pierwszej Paschy. Miała ona miejsce w chwili stwórczego zamysłu Boga na początku ludzkiego wymiaru czasu, kiedy chaos, niebyt i pustka stają się początkiem istnienia świata i życia, a ciemność ustępuje przed światłością. Ta pierwsza Paschka to pierwsze przejście świata i człowieka z niebytu w życie. Stało się to dzięki miłości Wszechmogącego Boga. Symbolem tego stało się wniesienie Paschała, znaku światła Boga, światła Jezusa Chrystusa. To światło, które u początku stworzenia pierwszy raz oświetliło mroki ziemi, dziś rozświetliło mroki naszej świątyni, a może i mroki naszych serc, spowite niepokojem i lękiem, w jakim żyjemy w ostatnich tygodniach. Podeszliśmy do światłości Paschału, aby od niego zapalić swoje świece, a potem podzielić się tą światłością z naszymi siostrami i braćmi i w ten sposób rozświetlić ciemność i mrok świata. Przyjęliśmy światło Paschału, światło Jezusa Chrystusa, by być światłem świata, by świecić światłem Chrystusa, by być źródłem dobra i miłości, by się spalać dla innych, tak jak płonąca świeca. Żyjmy zatem w blasku tego światła, aby widzieć lepiej Bożą drogę, aby widzieć lepiej Bożą prawdę i aby móc mieć udział w Bożej sprawiedliwości. Zwróćmy jeszcze uwagę na opis drugiej Paschy, o której przypomniało nam czytanie z Księgi Wyjścia. Jest nią Pascha, czyli przejście narodu wybranego z niewoli egipskiej do wolności. To wydarzenie sprzed kilku tysięcy lat stało się najważniejszym świętem, które Izraelici co roku i w każdy szabat wspominają i dziękują za nie. I właśnie to święto żydowskiej Paschy wybrał Bóg, by dokonać Paschy najważniejszej, Paschy naszego zbawienia. Gdy w Jerozolimie spożywano pieczone baranki i przelewano krew na pamiątkę tamtego wydarzenia, umierał na krzyżu prawdziwy baranek Boży. Umierał Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia wprowadziła nas w tę najważniejszą Paschę w dziejach świata. Paschę naszej wiary. Paschę zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią.
W dzisiejszym dniu było dużo milczenia i zamyślenia. Towarzyszyło nam zamyślenie nad śmiercią i przemijaniem. Ale towarzyszyła nam również taka refleksja, że śmierć to nie koniec, lecz przeciwnie, śmierć to początek. Taka refleksja była możliwa dzięki zwycięstwu Jezusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. To w tym zwycięstwie dostrzegamy prawdę przypowieści o ziarnie, które, aby wydać głos, musi obumrzeć. Zatem śmierć Jezusa była potrzebna, abyśmy mogli żyć i to żyć wiecznie z Nim. Ulubieni bracia i siostry, Wielkodni Świata zawsze świętujemy wesnoju, kiedy probudza się do istnienia, kiedy wse promawlaje do życia. A drzewo skresienia to niszczo insze, jak życia i to życia w pełnoty. U cjomu misji przychodzi na duchu prytcza Jezusa pro winogradynu ta haluski. Haluski mogą żyć lише тоді, коли вони з'єднані з виноградним кущем. Якщо ж ні вони гинуть, так само християнин може жити лише в єдності з Воскреслим. Без нього ми марніємо і гинемо. Без Бога може бути лише вегетація, а не повнота і радість життя. Тому святий апостол Павло, посланий до Римлян, пригадує нам про нашу особисту пасхальну дорогу, на початку якої є святе хрещення, тобто перехід з духовної смерті, яку приніс первородний гріх, до повноти життя. Життя з Богом Отцем, Ісусом Христом і Святим Духом. Наша Пасха відбулася кілька десятків, кільканадця, або вже лише кілька років тому. Нас полили водою життя в ім'я Христа. Нас закликали також розливати цю воду життя на інші. Тоді ми померли для гріха, як помирає зерно в землі, і нас було прилучено до Божого життя, щоб давати стократний плід. За мить ми пригадаємо цю подію. Відновимо вже повністю свідомі ті обов'язки, які взяли на себе наші батьки і хресні. Тепер вже самі ми скажемо, що хочемо відтепер жити з ним і в ньому. У глибокій вірі, надії і любові, добровільно жертвуючи своє життя Богу. Цьогорічні свята міцно позначила трагедія війни. Не можна від цього відокремитися. Тому ми з великою пошаною похиляємося над людським життям, особливо над тим, яке раптово закінчилося з приводу війни. Ті, які загинули, вже пройшли свою пасхальну дорогу і опинилися перед Спасителем. І хоча їхня смерть наповнила сумом і болем їхні родини і багатьох з нас, ми сподіваємося, що тепер вони перебувають в радості Небесного Царства. Сподіваємося, що вони, перебуваючи перед лицем Творця, є свідками несправедливості і ненависті, яка прийшла у нашу батьківщину. Сподіваюся, що на тому боці вони стали речниками миру на землі. Мої друзі, тę Вігілію Пасхальну прошу вас, świętujmy tegoroczną Wielkanoc jako świadkowie wiary i nadziei, wierząc nie tylko w zmartwychwstanie Jezusa, ale odnajdując w fakcie zmartwychwstania siłę do zwycięstwa dobra nad złem.
Dokonajmy tego potęgą naszej modlitwy, a jej fundamentem niech będzie miłość, która wszystko przetrzyma i doprowadzi nas do upragnionego pokoju